Siemane, szkoda, jestem Pretty Games, witam was na minus 15, dzisiaj będziemy sprzedawać sobie zboża, widzicie, żmijka, ramiona, lecimy z tematem, 8 godzina rano, przed deszczem jeszcze posprzedawać wszystko, bo kasa potrzebna na koncie, widzicie, piękna suma, 35 tysięcy, no, jest naprawdę znakomicie, dla mnie, tyle zrobiliśmy z mleka, gdzie jest 30 tysięcy, to naprawdę, no, znaczy jest to oczywiście za mleko mówię, naprawdę nie jest zajebiście. Sprzedajmy wszystko, co praktycznie mamy tutaj sklep, można powiedzieć sklepisk. Tutaj mamy jęczmień, tutaj mamy słoje, zarówno rzepak. To będzie sprzedawane, wszystko pójdzie zgodnie z planem i o ile się wyrobimy. Oczywiście wszystko leci do toczarni. Bo dzwonił właśnie gościu od stoczarni, że no potrzebuje zboża, więc no ja nie mogę być zmusianym, aby się kasa przydać tak czy tak, więc wolę wziąć to, ogarnąć w tym momencie. Ja bym wziął ładowarką ładować, ale mi przecież mika stoi, prąd jest podciągnięty, wszystko jest podciągnięte pod te nasze fale, więc tu nie ma sensu bawić się z właśnie wspomnianym ciągnikiem czy ładowarką, więc powinniśmy się żmijką, po prostu wykorzystać tą żmijkę w 100%, bo dawno nie była używana się od samego początku, więc naprawdę teraz jest coś cudownego pod tym względem. Dobra, to już mamy pełno, chyba polecimy sobie do przodku. A sobie tylko teraz muszę zobaczyć, żebym tylko tej buchawy tylko żmijki nie trącił. Dobra, powinno teraz być dobrze. Troszeczkę można by ją naddać. O, źle to wiem. A trzeba sobie wejść po prostu. No mój Boże, no takie są mody, takie mi trzeba sobie radzić z takimi modami. Nic więcej nie przygotowałem, bo dzisiaj planowałem kupić pole. Nie ukrywam. Bardzo fajne pola właśnie dla siebie w swoim, powiedzmy, otoczeniu. Teraz się zastanawiam, czy nie kupić tego pola jednego. Czekajcie, tutaj niech to się nazbiera. Dobra. Tam przestawmy sobie żmijeczkę oczywiście, tak, żeby tam pasowało zaraz pod przyczepę. Pasuje. I możemy sobie dalej lecieć. Nie pamiętam, ile tego jęczmienia tu było. Ogólnie, jak powiedziałem, jest już październik. Po końcu miał gość przyjechać. Nie przyjechał. Nieściłem tego na ciągę dalej, więc sobie zostawiłem tu na ziarnówkę. Zobaczymy, ile tego będzie, no, ale podejrzewam, że ogrom, bo u sąsiada też zajebista pochodza, no i jego tam pokazuje też miał zajebisty plon, więc zobaczymy, jak na nim gdzie powapnowany, potalerzowany już wapnie, więc tutaj nie ma spiny. Więc teraz się nie muszę martwić o to, żeby no zdarzam się stanie. Teraz tylko sobie wyrzucę ze gnoju, załadam i na zimę będzie sobie leżało bez żadnych problemów. Troszkę pomodyfikowałem sobie młot, jeden młodzik. Dobra, ciekawe, czy to wejdzie? Wejdzie na pewno. Dobra. Tak, wyłączmy sobie tą żmijkę. Ja sobie ją zaraz przeniosę tam. No wiadomo, nie będę sobie jechał tym żmijką nic. Więc sobie to przeniesiemy. Zaraz będziemy właśnie sprzedawać rzepak chyba w pierwszej kolejności. Taki mam zamiar bynajmniej. Tylko ciekawe, czy ona mi to przejdzie. Powinna mi przejść, bo tam chyba jest. A nie, to jest. Przez moją osobę coś tutaj tak nie za bardzo to trybi. Dobra. Sobie to zaraz ustawmy miejsce na środku rzepaku i powinno być lalka. Dobra. Dobrze, że klas się nagrzeje, tu będzie, że można sobie teraz na spokojnie to ogarnąć. Dobra, lecimy. Klasem sobie jeżdżę, bo poprzednim odcinku robiliśmy wszystko. Dwa odcinki z rzędu robiliśmy chyba to właśnie case'em, więc sobie klasa na pewno jedziemy. Ale dwa razy nie odpinałem, mówię tu, no jakoś tym razem cały czas jeżdżę, no ale ja pośmiałem fajnego go zdjąć, nie ukrywam. Więc na razie sobie w tym gotowane. Tutaj przyszedłem po soi robić pszenicę na zimówkę, ale zostawiam sobie to wszystko na jesień.
właśnie, znaczy pewnie na jesień, tylko na wiosnę i nie będę poplątki, zobaczymy co się stanie. Dopłaty jeszcze nie dostałem, więc naprawdę no kasa, jeszcze połowa, może troszeczkę więcej jak połowa i mamy właśnie budżet na dom. Dzisiaj będzie pierwsza tarcza wypłacona na dom, czyli 150, zostanie mi wtedy jeszcze 600 tysięcy właśnie. Więc no kosztowny biznes, tak powiem. Dlatego też wydaje tak wszystko, żeby wiecie, być troszeczkę mieć zaplecze finansowe. Mimo że tego zaplecze to będę miał sporo, ale to jednak wiecie. Jeszcze się tutaj, bo jeszcze pracę tutaj nie byłem. Tam się sypie, jak się chce. Mówiłem, żebym tylko wysypał i zarobił pieniążki. No. 11,5 tysiąca zarobione. O, da się zwinąłem, dobra. Nie zwróciłem uwagi, nie za szybko się zwinąłem. No i dzisiaj to mi nie idzie, co mogę rano. Nagrywaniem. Z tego co ja widzę. Ale to zrobić. Jak sobie tutaj czekam. Będzie troszeczkę inaczej to zajeżdżać. Po prostu i wszystko temat. Tak, co miałem powiedzieć? Bo zmieniłem trochę pliki. Z tym modem, który właśnie mamy, który pozmieniałem sobie wszystko. No i teraz jedzenia wychodzi mi w granicach 62 ton dziennie. No, tysięcy i to na dzień, znaczy na miesiąc. No to powiedzmy, że miarę to jest adekwatna ilość właśnie tonażowa. Nasze bydło. Więc myślę, że to jest SMS. 25 sztuk będzie butuny, no i to po 40, na zupełnie 40 ton, przecież ten 40 kilo dzielny, to mi się tak zdaje, że jest SMS zbilansowany. Właśnie jedzenie, to mogę powiedzieć. Zaraz to wam pokażę. Nie kurwa znowu się zędzi zajemać. Widzę, że ja pobycie na jeszcze. Kurwa, nie mogę się wykręcić. Nie mogę się skupić się. Nie zacznie go boli, ale dobra. Trudno, to będzie tak będzie. Jakoś tu zajechać, tu podjechać, tu sprawdzić, tu włączyć i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Dobra, cyk. Cyk. I lecimy rzepaczkiem. O kurczę, chociaż aż mi to się przydaje. No i tak, no widzicie. Życie teraz dzienne jedzenie jest 62 i pół tysiąca litrów, czyli rocznie wychodzi nam praktycznie 800 tysięcy litrów TNR, więc mi się zdaje, że to jest mniej SMS. Tak samo i mięsne,
To jest 30 sztuk. Może trochę, może będzie się więcej podał mięsnych. Ale tak mniej więcej mi wychodzi. Poza tymi byczkami, bo byczki to to. O, byczki to widać, mam miarę nową tutaj zużycia i jedzenia. Więc tam się no, pozmieniałem dużo. Na mecz. Chyba jak jakoś sypię, może być. A się aż tak może bym idzie w oczy i było. Tak to jakoś dziwnie to idzie. To jest strasznie jakoś dziwnie mi się to sypie. No ale nic, to że nie poradzi. A nie chciałem dobrać, bo nie chciałem być. Tu remontować. No zobaczymy jak to będzie. Mieszko mi na razie jest fajnie, tylko muszę troszeczkę bardziej sobie to ogarnąć następnym razem. Nie ukrywam troszeczkę, tutaj jest pięknie. Względem, ale jakoś tak jednej zbytnio nie ma. I ogromnąłem wszystko. No powiedzmy też, tylko jedzenie jest ogrom. No tak, tutaj mam jedną, powiedzmy, nie patrzcie się na te boki. Polia tam. Jeszcze nie wiadomo, jakie pędy mamy. Dobra, tutaj mamy jedną, powiedzmy. Tutaj mamy drugą, powiedzmy. Skup pędy. No i tutaj mamy jeszcze trzecią. Powiedzmy z kukurydzy, więc te kukurydzy nam w tym roku nie zbraknie mimo wszystko, bo jeszcze mamy od groma cienkrzonki kukurydzy, jakieś żyta, więc tutaj już się nie ma co pod tym względem martwić, jak sam nas przyszedł. Pyk, dobra, no, fajne hale, miało być lepsze, będzie jeszcze jakieś inne grosze, miało być fajnie, miało wszystko ładnie wyglądać w tych halach. A tu człowiek, tu człowiekowi jakoś to nie wychodzi, nie? Z tymi halami, ale dobra. Jakoś tam sobie poradzimy. Wydajemy, żeby wiecie zrobić, żeby mieli później kredytu dawać na dom, chociaż mi się zdaje, że praktycznie powinniśmy mieć wszystko rozwiązane. A właśnie, a propos tego. 35 tysięcy za ofertę, bo trochę zmieniłem odbiorcę. Właśnie. Patrz, dałem mi trochę tańszą cenę z takiej ilości, więc na 35 to po 30 tysięcy do po 2000 to mamy 17,5 tony właśnie za ospę. Gdzieś mniej więcej, bo chodzi mi po 2000 za ospę, więc za tonę, więc no nie ma takiej tragedii tutaj. Więc ja się bardzo z tego cieszę. Dobra, tak samo jedziemy tam. Do chlewiczków, można powiedzieć. Miałem dzisiaj być akceptowany, ale mówię, dobra, jeszcze dzisiaj dawno nie będzie robić. W następnym odcinku to co mogę jechać, bo to jest, nie wiem, poprą to akcjonariusz, tylko zjeździmy, to się nic, absolutnie nic nie stanie. Większa kasa będzie gminy chyba z soi, bo jednak będziemy to robili 50 parę tysięcy. Jak nie lepiej. No bo tu mieliśmy 28 tysięcy litrów, równie tylko. 28 tysięcy litrów, równie tylko soi. Więc no... Zawiódko będzie. A to jest dość ciężko, mam trochę właśnie z tą sobą, że tyle mi oddała. No ale wiadomo, nakład był też, że jeszcze trzeba tak na wozy zamówić. Na wozy zamówić, bo tak myślę, że jest jakieś 50 tysięcy zamówić na wozy. A kupić na 2000 litrów 25 ton, czyli jakieś 25 baksów, powiedzmy tam 50 baksów, w zależności jakie baksy im przywiozą. Bo myślę, że z tym roku to będę bardziej patrzył się na salę Trosal pewnie, sól i fosfora, tak jak znowu, jak zawsze. Tylko teraz nie wiem, czy też kizmę to sobie nie wezmę. I ten dla nas troszeczkę mniej ilości salę Trosalu bym sobie wziął właśnie kizmę tu. I zobaczymy, czy to wyjdzie lepiej, jeszcze lepiej niż w tym roku, czy nie. Będą może płody rolne miały być na pola. Ale mówię, że ambitnie poszedł z tym domem. A sobie ten dom jest postawiony w tym roku. A czy w tym roku, no, w okresie zimowym wiosenny. Fundamenty mogą jeszcze zalać, póki nie będzie ten. Tak fundamenty zalają. Znaczy wiecie, jak nie będzie mazów, fundamenty zalają. No to mi się zdaje, że powinno to być dobrze. O, czekajcie, może specjalnie będę zajrzał, dobrze będzie lepiej. Może lepiej się to wykręci, co? Trochę ciasno, ale... Ma jakieś tutaj większej tragedii, mi się zdaje. Się
prędzej tu złamę, chyba jak tam. A mańki tak leci, nie patrzmy się tam z tyłu, no to się wysypuje. No i to już troszeczkę będzie lepszy kwit. Z jęczmienia. Pszenicy. Nie sobie. Pszenicę przeprowadził. Już tam kurwa, mam taką skradę, że pod tym względem. Dobra, zaraz lecimy, będziemy przeprowadzać sobie soję. Chyba to czarny leci, bo tu najbliżej i tam nie warto mi się bawić, tam nie wiem, 100 złotych czy 50 złotych na tonie. Ja tam mogę jechać do firmy, tam do chłopaku troszeczkę dalej. No ale nie ma to mi się szczypać. Bo chłopaki nam trochę powiedzieli, że tak mają trochę nadmiar tego zboża. No bo dają teraz, wiecie, lepszą cenę. I to się sam zboża, a tutaj wymości tutaj też nie ma. Nic praktycznie. Mam dwa swoje teraz może jest 80. Wszystko jest na przetwarze, wszystko na pasze, na siebie, na ten tusz, ale mówi, że jemu nie wystarcza, więc kiedyś to był jeden z większych kupów w tej okolicy. A teraz, że tam ci weszli, no to już tak teraz zbytnio nie wygląda pod tym względem. No nie chcę tam, wiecie, próbuję podbić trochę ceny, ale niestety nieraz fajnie się to zapić w cenie człowieka, a nieraz właśnie, że nie. Taka trochę lipa jest. Czekajcie, teraz tak. Jak się tu jakoś miałem wykręcić, żebym teraz znowu nie odwalił i się nie przestawiał na ręką. Teraz muszę wziąć... żmijkę wystawić. Pyk. Tylko czy mi teraz ta żmijka podejdzie? Powinna. O, coś takiego, niech sobie to leci. Proszę Państwa, jest elegancko. Dobra, już mnie tylko sobie nawet zrobiłem. Tak na szybko. O Jezu. No już coś tutaj widzę. No to chciałem, przepraszam bardzo. To sobie tak, tak pojedziemy sobie do żmijeczki. I teraz sobie tutaj przypomnę, to było 28 ton na litenkę. Na tej szczepie, to jedna jest 13, druga jest 15. I to idealnie wyliczone było. Teraz muszę popatrzeć tak szczerze, jakąś naczepą czy coś w tym stylu. Właśnie do klasa, bo do klasa te szczepy pasują. I może ten tonaż troszeczkę już też jest sporawy. No tak jest sobie radzi. No wiecie, no klasa musi jakiś większy zestaw. Nie ukrywam. Chcę coś większego, jakąś większą przyczepę, taką 30 ton w tym stylu. Znalazłem ostatnio. Się zastanawiam się, czy nie będę kupywał. Mam koszt 55 tysięcy z papierami ze wszystkim. Dla granicy ściągam jest chyba z Holandii. Nie mam tak składnie skąd. Aż tak nie patrzyłem. Ogłoszenie. I szczerze mówiąc, no poleci mi ta przyczepa. No myślę, że to przyjęliśmy co do czego, to moglibyśmy właśnie kupić. No ale to szczepę jeszcze. I to by było elegancko. No bo potrzeba przyczepy. Na gospodarstwie, no bo patrząc na to, że w tym roku latamy tylko z dwoma szczepami. A numer się wypłyta. No tutaj też podejrzewam, że zajebiste pieniądze zabijemy. To nie jak nie. Podejrzewam, jakby to wypaliło. Wspominam, tak samo jak to wszystko. No to jesteśmy zarabiani tutaj. To mi kup pieniędzy, no to wszystko inaczej będzie po prostu będzie nas na wszystko stać. A mnie z tego kupieza się nie doszła. No bo na kiszone na ziarno, tylko przepraszam. Więc no trzeba jakoś będzie jeszcze poczekać ten miesiąc. Więc prawdopodobnie teraz październik jest sprzedający. Jeszcze te kosianokosy sobie zrobię. Między. Teraz pewnie widzimy się w listopadzie na kukurydzawki, to tylko tyle, nie? Na październiku będzie się paszenicy, ale raczej zrezygnowałem. Wolę sobie to przeznaczyć
na wiosnę, tak? Może owiec chwilę się jej po prostu. Zobaczymy. Księga w ogóle, rynnika. Trochę przesunę może niżej. O, coś takiego. I te sumy nawet nie mieliśmy. Wtedy się przydało może owiec tam spojrzeć. Ale ma trochę tego spustu tutaj. Teraz tak, przestawić sobie żmijeczkę. Pojechać trochę do przodu. Tu. Nie chcę się dać tylko do reszty. Będziemy dosprzedawać. Soja ogólnie jest po 2000 coś złotych. Będę, bo patrząc. Nie, tu mi się nie opłaca za jakieś 12 złotych jechać. Gdzieś w ogóle w świat. Więc my tutaj dostaniemy chleb na czołatę chlebną i to wszystko. Mi to wystarcza. Tylko przyjrzę to i że to zostawiam. Będę gdzieś na. Jest typowo zimowy. Z tego względu, że. Tam się tak zbyt nie będzie chciał sprzedawać, prawie teraz na ten moment. A wiecie, ja tego posprzedaję, tak wystarczy kasy. To będzie mi powiem 60, może nawet lepiej 60 tysięcy, nie wiem, zobaczymy. Wszystko zobaczymy, jak to wszystko skoczy, tak? 56 tysięcy, teraz 22. No ponad 60 tysięcy będziemy mieli na koncie po sprzedaży właśnie tak na wstępnych płodów, bo myślę, że to przężyto i zostaje nam pokrędza później. To teraz trzy plony, trzy szupawy wyjeźliśmy i później trzy szupawy też będziemy wyjeździć, więc no, grubo. Grubo można powiedzieć. Ale o to chodzi. No już w końcu jakaś tam na kolejna, jakaś potężniejsza sumka, bo po 400 tysięcy nie będzie mieć. Już może po 400 tysięcy, nie wiem, zobaczymy. No może 5 tysięcy poszło na paszę, to też trzeba mieć. To na względzie, no ale widzicie, że. No spójrzcie. Suma summarum. Kiedyś wydajemy już takich krów, jak ja mam teraz. No to muszę, widzicie, kupić samą paszę za 35 tysięcy. Miesiąc w miesiąc. Więc. Pływanie to podłużo. I te podłuże. Spojrzałem na sąsiadów, że jechali gdzieś silnikami i dlatego. Też mi dużo nie zostaje tak z tego mleka suma summarum. Bo w ciągu roku 35 to macie 400 ponad tysięcy samą paszę zimą, tak? Ponad 400 tysięcy na samą paszę zimą trzeba. No to trochę jest to, nie? No 10 tysięcy za samą paszę. Ponad. Chyba 30 teraz 5, a tutaj było trochę więcej. Nic mówię tutaj, dlatego te pieniądze takie są jakie są, bo trochę tych pieniędzy musimy wydać nawet tą wspomnianą właśnie paszę 30 mam, tak. Będą mieć 63 tysiące, 60, no 63 tysiące mamy zarobione z soi, więc no zajebiście, prawie 400 tysięcy jak będzie, zajebiście, więc co, nie przedłużam dzisiejszego odcinku, byłoby tam tyle, jeśli tak nie się spodobał, chcecie, to ja w ogóle komentarz, linki za mnie i trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, cześć.